Czy inflacja będzie straszyła w Halloween, czyli kluczowe dane makroekonomiczne w nadchodzącym tygodniu, w tym polska inflacja, amerykańskie stopy procentowe i oczywiście nie może zabraknąć najważniejszych indeksów światowych, w tym nasze polskie indeksy WIG20, największe czy też średnie spółki CMWIG40 i największy światowy indeks S&P 500, czyli Stany Zjednoczone, też również o Fedzie i wydarzeniach dotyczących właśnie makroekonomicznych zapakowanych. Czy to wystraszy inwestorów i w Halloween będziemy mieli prawdziwe straszenie? Przekonacie się już wkrótce. Oczywiście, jeśli ta tematyka Was interesuje i odcinek wniesie realną wartość w Wasze życie, nie zapomnijcie proszę o formie nagrody. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowościami, jakie dodaję dla Was na tym kanale. Za wszystkie subskrypcje, łapki w górę. Dziękuję Wam serdecznie i nie przedłużając już, jeśli akceptujecie wszystkie warunki, lecimy z pierwszym tematem tego odcinka. Kluczowe dane o inflacji, czy wystraszą inwestorów i będziemy mieli typowe straszenie na Halloween, już dowiemy się w najbliższy wtorek. Ja Wam pokażę jeszcze, co będziemy mogli tutaj, jakie kluczowe wydarzenia czekają nas w nadchodzącym tygodniu. Pokażę Wam, jak tutaj pył powyborczy, który już opadł, przełożył się na ceny na stacjach benzynowych. Pisałem, dodawałem artykuł również na Facebooku. Zapraszam i zachęcam Was serdecznie do śledzenia zarówno Twittera, jak i Facebooka, gdzie dodaję dla Was aktualności ze świata dotyczące czy to gospodarki, czy też rynku akcji, czy też różne ciekawostki dotyczące rynku kryptowalut, o którym ostatnio bardzo dużo mówiłem, ale dobra, nie przedłużając, lecę już z tematem. I zaczynam już podsumowanie dla Was kluczowych danych makroekonomicznych, w tym również i sytuacja dotycząca polskiej inflacji. I na samym początku, jeśli chodzi o dane, które poznamy dotyczące polskiej inflacji, to jest wtorek, 31 października. W tym również poznamy PMI w Chinach o 8 rano, tak jak widzicie tutaj tą ścieżkę danych. Później chwilę po tym będą dane dotyczące Niemiec, czy też dane z Francji i o godzinie 10 przekonamy się, czy inflacja, jeśli chodzi o Polskę, zejdzie do poziomu poniżej 7%, o którym zapowiadał już od jakiegoś czasu profesor NBP Adam Glapiński. I jeśli chodzi tutaj o dalsze informacje, możecie zobaczyć też, że dużo giełdowych emocji na pewno dostarczy raport wyników za trzeci kwartał Orlenu. To oczywiście wszystko również we wtorek, który zwyczajowo spółka publikuje przed startem sesji. Jest szczególnie ciekawy, ponieważ będzie uwzględniał okres, kiedy koncern obniżył ceny paliw, co według obserwatorów miało związek z kalendarzem wyborczym. No właśnie, Orlen mógł na tym stracić od 3 do nawet 4 miliardów do złotych. I właśnie tutaj już tu pokazuję Wam ceny na stacjach paliw, które no niestety ostatnio drastycznie rosną. Możecie zobaczyć, od piątku 20 października kierowcy z każdym dniem zostawiają na stacjach trochę większe sumy. Tutaj możecie zobaczyć, że pisałem dla Was na Facebooku właśnie o tym wydarzeniu jakiś czas temu, że koniec taniego paliwa, opad powyborczy pył, zaczyna się rzeczywistość. Ceny benzyny mocno w górę. Ile musimy zapłacić już za paliwo? I tutaj zestawiłem krótko PB95, 6,11 zł, 6, ponad 6 zł, jeśli chodzi o litr takiego paliwa. Olej napędowy 6,19, czy też gaz ponad 3 zł. I czy to oznacza, że czeka nas paliwo za 7 zł? I jak widzicie, podzieliłem się, że według mojej opinii, jeśli nie będziemy mieli szczególnej interwencji rządu, i wszystko jest możliwe, jeśli chodzi o drożyznę na stacjach paliw, ponieważ jak wiecie bądź nie, sztucznie zaniżono ceny paliwa przed wyborami, tak żeby większość ludzi po prostu omamić, że wcale tak źle sytuacja nie wygląda. Tam był VAT też obniżony, VAT oczywiście na żywność, także dużo rzeczy, które tutaj upychali pod dywan partia rządząca, jak wiecie, wychodzi powoli na jaw. Także jak widzicie, ceny już
27 października nam się zmieniły. Z tych 6, 13, co Wam pokazywałem, już PB95 kosztuje 6,39 za litr. Także jak widzicie, błyskawicznie ceny na stacjach paliw rośnie. Samorząd chce kontynuować politykę stabilizacji, ale ceny paliw będą rosły. Zobaczcie, koncern zwraca uwagę na zaostrzenie się konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Było wydarzeniem kluczowym i bardzo istotnym dla notowań ropy naftowej i paliw na rynkach światowych. I tutaj możecie zobaczyć czynniki, które będzie Orlen brał pod uwagę. Orlen będzie kontynuował politykę stabilizacji, starając się ograniczać wahania cen paliw spowodowane niestabilnością sytuacji geopolitycznej i gospodarczej na świecie. Z punktu widzenia konsumentów zasadnicze znaczenie ma to, że koncern nadal będzie zabiegał, aby ceny detaliczne w Polsce pozostały jednymi z najniższych. Także jak widzicie, jeśli chodzi o sytuację w Polsce, kluczowe wydarzenie we wtorek poznamy sytuację dotyczącą stóp procentowych, jak i sytuację dotyczącą właśnie tutaj na stacjach paliw Orlenu, czy faktycznie tutaj będzie ta olbrzymia strata 3 do nawet 4 miliardów złotych uwzględniona. Dobra, lecę dalej z kalendarzem, jeśli chodzi o sytuację. I podsumowanie jeszcze do wtorku tutaj się odniosę, że tutaj będą ponadto wyniki takich firm jak Bioton, Remak, Getbacku, jak widzicie Mennicy Polskiej, czy nawet mBanku będą tutaj publikowały te firmy właśnie wyniki kwartalne. I jeśli chodzi o środę, Dzień Wszystkich Świętych w Polsce jest dniem wolnych, ale w nocy, tak jak widzicie, pokażą się kluczowe odczyty przemysłu PMI z Chin. Jeśli chodzi o sytuację w środę, to raczej tutaj kluczowym wydarzeniem będą Stany Zjednoczone, gdzie liczne dane makroekonomiczne, w tym poznamy wskaźniki dla przemysłu, raportów ADP, JOLS z rynku pracy i możecie zobaczyć decyzję po posiedzeniu podejmie Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku, czyli FOMC, odpowiedzialny z ramienia Fedu za kształtowanie polityki monetarnej. Wszystko wskazuje na to, że utrzymany zostanie obecnie przedział stóp, ale ważniejsze mogą się okazać komunikaty po posiedzeniu i konferencja właśnie nikogo innego jak Jeroma Powella, który może po prostu rynki finansowe no tutaj postraszyć, bo jak wiecie, czy nawet się spekuluje, czy silny wzrost napędza inflację. Fed debatuje, czy stary model nadal ma zastosowanie, czyli możecie zobaczyć, urzędnicy szukają oznak świadczących o spadku płac i cen, mimo że wydatki i miejsca pracy pozostają stabilne. I tutaj możecie zobaczyć z The Wall Street Journal, w którym tutaj mam abonament, informacje ze świata, które bardzo fajne. Portal publikuje, że odkąd urzędnicy rezerwy federalnej po raz ostatni podnieśli stopy procentowe w lipcu, gospodarka robi dwie rzeczy, których zdaniem bankierów centralnych nie da się utrzymać dłużej, czyli ożywienie aktywności i jednocześnie spowolnienie inflacji. Wywoła to debatę w banku centralnym na temat tego, jak ściśle powinien on podążać za swoim tradycyjnym modelem gospodarki. Jak wiecie, tutaj stopy procentowe zaczęły w Stanach spadać, ale już mamy ożywienie, jeśli chodzi o inflację. Inflację, cel inflacyjny tutaj Fedu był w granicach 2%, a tu możecie zobaczyć, że większość ekonomistów uważa, że luka popytowa jest obecnie bliska 0, jeśli nie ujemna 1. Dowód: stopa bezrobocia jest niższa od szacunków urzędników Fed, mówiących o długoterminowej naturalnej stopie na poziomie 4% przez 20 miesięcy. Jak wiecie, stopy w Stanach Zjednoczonych wywidowane do jednych z najwyższych, a to możecie zobaczyć. Sytuacja długoterminowa wzrostu gospodarki na poziomie 1,8%, co oznacza, że różnica szybko się zmniejsza, jeśli jeszcze się zmniejszyła, a jednak większość miar inflacji złagodziła się w tym czasie. I tu możecie zobaczyć właśnie te informacje dotyczące miernika gospodarki Stanów Zjednoczonych i kwestionowanie konwencji modeli. Musimy zachować szczególną ostrożność, jeśli chodzi o indeksowanie polityki w oparciu o ten tradycyjny pogląd, powiedział w zeszłym miesiącu prezes Fed w Chicago, Austin Goldsby, o ile dobrze czytam, choć suchy i techniczny, stanowią śmiałe wyzwanie dla wiedzy przyjętych, jeśli chodzi o bank centralny. I tutaj krótkie podsumowanie tego, co dostaliście przed chwilą, czyli mowa tutaj o kluczowych
wydarzeniach makroekonomicznych, czyli o tym, o czym rozmawiałem, czy faktycznie na Halloween będziemy mieli straszenie dotyczące inflacji w Polsce i kluczowy raport Orlenu za trzeci kwartał i czy ta gigantyczna strata, którą Wam pokazałem w granicach 4, to nawet chyba 5 miliardów złotych będzie tutaj zaksięgowana i będzie to pokazane, że faktycznie taka fizyczna strata właśnie pod rozgrywka Orlenu tutaj przez polityków pod wybory została zastosowana. No zobaczymy. Oczywiście jeśli chodzi o kluczowe wydarzenia, środa będzie to oczywiście dniem Stanów Zjednoczonych, gdzie kluczowe wskaźniki, tam wydarzenia JOLS, ADP, Komitet Otwarty, FOMC też będzie zamieszczał i Jerome Powell oczywiście będzie też komunikował sytuację dotyczącą stóp procentowych i polityki Fedu. Jak wiecie, również potrafią bardzo mocno na to reagować rynki finansowe. No i tam następnym dniem, czyli czwartek, o którym Wam nie powiedziałem, no to będzie Bank Anglii, także kluczowe trzy wydarzenia jak dla mnie, dla nas na pewno wtorek, jeden z najważniejszych dni, jeśli chodzi o inwestorów, dalej środa, czwartek, już bardziej wydarzenia dotyczące sytuacji, no i cena paliw, o której tutaj przed chwilą się dowiedzieliście. Dobra, lecę dalej z tematem, czyli sytuacja dotycząca Fedu, o której mówiłem. Fed widzi tutaj tą lukę popytową, widzi wydarzenia gospodarcze, czyli tutaj ten rynek pracy, który jest napędzony, widzi, że no musi balansować bardzo mocno, ponieważ ten cel 2%, jak wiecie, no na razie raczej ciężko będzie tutaj, żeby 2% stopy, nie stopy procentowe, tylko inflacja się utrzyma, czyli wygląda na to, że stopy procentowe no zostaną utrzymane już na tych poziomach przez przynajmniej mi się wydaje kilka miesięcy, dopóki się ta sytuacja nie unormuje. Co jak wiecie, jeśli chodzi o rentowność obligacji, bardzo mocno ostatnio skoczyły, no i też może powodować problemy na rynku akcji. No i właśnie tym tutaj tematem przechodzę do spółki tygodnia. Jaka spółka tygodnia? No nie może być żadnej innej niż Amazon. Już tutaj przechodzę pokazać Wam na ekranie, jak to wygląda i w tym momencie powinniście widzieć akcje Amazonu. Wystrzeliły po prezentacji wyników, marża bliska rekordu. Możecie zobaczyć, że Amazon opublikował wyniki za trzeci kwartał, przekraczające oczekiwania rynku co do sprzedaży, zysku netto i zysku na akcję. Notowania spółki w handlu posesyjnym wystrzeliły w górę. Możecie zobaczyć, że Amazon wypracował zysk na akcję w wysokości 94 centów, znacząco podbijając prognozowane 58 centów. Zysk netto wzrósł do ponad trzykrotnie, do prawie 10 miliardów dolarów. Przychody koncernów sięgnęły 143 miliardy dolarów. No właśnie, pisałem o tym dla Was na Twitterze i tutaj macie ten artykuł. Amazon rośnie w siłę, wzrost o ponad 8% po publikacji wyników za trzeci kwartał. Czołowa spółka z S&P 500 zabłysła wynikami i tu możecie zobaczyć, właśnie osiągnęła 143,1 miliarda dolarów sprzedaży, co daje wzrost o 13%, same przychody 23,1 miliarda dolarów, co daje wzrost o 12,3% rok do roku, a sama marża operacyjna wyniosła, tutaj możecie zobaczyć, 7,8%, także jak widzicie, no bardzo, bardzo mocno, nawet tu możecie zobaczyć, po prezentacji kwartalnego raportu właśnie te wyniki wystrzeliły i tu możecie zobaczyć, Amazon też tutaj nie obyło się bez zwolnień, w ostatniej jesieni zwolnił około 27 tysięcy pracowników, tu macie szczegóły dotyczące Amazonu, około 6%, tak, nawet w tych granicach tutaj rośnie Amazon. No i właśnie tym sposobem przechodzę tutaj już do Was, do największego indeksu, czyli pora przyjrzeć się, jak wyglądały spółki z największego indeksu S&P 500. Były wzrosty, były spadki. Za chwilę to Wam pokażę. Przed Wami zestawienie kluczowych spółek z S&P 500, jeśli chodzi o zestawienie tego tygodnia. Jak widzicie, no był pogrom na rynku akcji, bardzo mocno tutaj traciły takie spółki, choćby tuzy w przeciągu tygodnia, jak Apple minus 2,70, Nvidia minus 2,14, zobaczcie, Google minus 9,76, czy to nie jest przypadkiem po raporcie też kwartalnym, no dajcie znać, czy wiecie, jak wygląda sytuacja dotycząca Google, Meta, czyli Facebook minus 3,86 z większych spółek, czy też Tesla minus 2,21, JP Morgan ponad 5% na minusie, Bank of America, czyli dwa największe banki, minus 4,33 na minusie i możecie zobaczyć nawet sektor ropa, gaz, ExxonMobil minus 4,98 w przeciągu tego tygodnia traci.
A jeśli chodzi o spółki, które zyskiwały czy utrzymały tutaj się na powierzchni, Microsoft niecały 1% zyskuje, Intel 1,77 w przeciągu tygodnia, Coca-Cola 1,23, Amazon, o którym mówiliśmy, który bardzo mocno rósł po wynikach, i tutaj zestawienie, jak wygląda sytuacja na piątek, jak tutaj tego kończącego tygodnia, możecie zobaczyć Amazon 6,83, czyli to, co pisałem, z tych 7, z tych 8% wzrostów utrzymał po prostu 6,83, czyli około 7% w przeciągu jednego dnia. Meta Facebook 2,91 zyskuje, Apple niecały 1%, Microsoft niecały 1%, Nvidia niecały 1%. Także jeśli chodzi o taką sytuację, tak wygląda sytuacja dotycząca największego tutaj indeksu S&P 500. I tylko krótko o czołowych indeksach światowych. Japonia, jak widzicie, na plusie w większości. Chiny, Bank of America. Tutaj, przepraszam, Chiny Alibaba 0,38 na plusie, także jak widzicie, są spółki, które zyskują, w większości kolor zielony, ale są również takie, które tracą. No, Wielka Brytania w większości kolor czerwony, HSBC traci minus 1,53, Unilever 2,12 na minusie, czy też AstraZeneca minus 2,40 na minusie, Irlandia na czerwono i Kanada na czerwono. Także jak widzicie, S&P 500, jeśli tutaj idzie w dół w przeciągu tego tygodnia, czołowe spółki nam w większości tracą i pali się tutaj ta mapa na czerwono. No to za tym podąża reszta indeksów światowych. No właśnie, a jak to wygląda w przypadku naszego indeksu, dowiecie się za chwilę. Za oceanu lądujemy już w Warszawie, czyli pora tutaj zobaczyć, jak radziły sobie nasze czołowe indeksy, w tym WIG20 czy też NWIG40, czyli spółki średniego tutaj indeksu. Oczywiście zobaczymy tutaj, jak wyglądały na wykresie. Też tutaj za chwilę pokażę Wam wykres, czy to NWIG40, czy też WIG20. Pomówimy sobie trochę szerzej o tej sytuacji. Także startujemy, jeśli chodzi o WIG20. Jak widzicie, jeśli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych, nie inaczej jest oczywiście sytuacja w Polsce też po wyborach jesteśmy. Jak wiecie, tutaj ten kurz już opadł, nowe podatki, nowa sytuacja dotycząca zapewne nowych rzeczy, których wyborcy się nie spodziewali, ale nie tutaj, to nie jest temat na rozmowę na tym kanale, także ja już tutaj przechodzę do czołowych wydarzeń. Na samym początku jeszcze dodam tutaj Fear and Greed Index, poziom strachu i chciwości. Jak widzicie, większość inwestorów tutaj odczuwa w tym momencie ekstremalny strach w sytuację dotyczącą inflacji, sytuację dotyczącą wojny na Bliskim Wschodzie. No jest dużo czynników makroekonomicznych, które tutaj sprawiły, że no po prostu inwestorzy też tracą powoli nadzieję na to, że Fed też przestanie podnosić stopy procentowe, co robi już od jakiegoś czasu, ale przestanie obniżać je, na co jest coraz mniejsza szansa, ponieważ jak wiecie, inflacja powolutku zawraca, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, i być może to nie będzie tak szybko tutaj słączone, jak to się wydawało większości politykom. Dobra, przechodzimy tutaj już do konkretów i na samym początku WIG20, czyli sytuacja dotycząca samego indeksu. Tracił na koniec, jeśli chodzi o sesję piątkową, 0,81% na minusie. Tak wygląda sytuacja. Jak widzicie, fala czerwieni, czyli tutaj to Halloween. No, już przed Halloween chyba zalała tutaj ta fala strachu rynki finansowe i spółki, które najwięcej traci. Jeśli chodzi o kończący tydzień na piątek, to jest mBank 2,66, Kruk 2,46, Orange Polska 2,39, trzycyfrowy Posad 1,74, a jeśli chodzi o spółki, które zyskiwały, LPP 0,63% na plusie, Pepco 0,34% na plusie, PGE 0,25% na plusie, Sampol 0,23% i CD Projekt 0,14%. Jak widzicie, raptem 5 spółek, jeśli chodzi o WIG20 na plusie. O właśnie, a jak wygląda sytuacja dotycząca indeksu WIG20, to są poziomy, jak pamiętacie, już kilkukrotnie pokazywałem sytuację. Najważniejsza i kluczowa była właśnie tutaj na tej 200-okresowej średniej kroczącej. Mówiłem, że jeśli wybijemy, no to jest szansa tutaj atakowania oporów. No i faktycznie tutaj opór pierwszy na poziomie 1868 został wybity, później dalej 1952, i jak możecie zobaczyć, nawet zbliżyliśmy się do 2178. I tutaj w tym momencie, abym powiedział, że to będzie kluczowy opór. Jeśli złamiemy ten opór, no to mamy szansę pójść do góry. Jak długo będziemy trzymali się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, tak mamy szansę, żeby tutaj rosnąć. Jeśli chodzi o MACD, czyli wskaźnik, który też pomaga nam, no wygląda na to, że mamy wybicie. Jeśli mieliśmy wcześniej wybicie, no to zobaczcie,
No, trochę się utrzymywaliśmy w górze, także jeśli chodzi o sytuację techniczną, wygląda na to, że jest szansa podejść do góry. No właśnie, ale i tutaj, ale sytuacja na świecie, jeśli będzie dramatyczna, jeśli będzie zaognienie konfliktu na Bliskim Wschodzie, jeśli będą słabe dane makroekonomiczne, rynek będzie krwawił w Stanach Zjednoczonych, no to ja nie przewiduję, żeby inaczej była sytuacja na WIG20. No i właśnie przechodzę już do NWIG40, czyli spółki średnie, czyli trochę nie mniejsze, nie są takie duże, czyli 40 średnich spółek. I jak widzicie, na koniec tutaj tygodnia 0,84% na minusie, no i fala czerwona. Również i strachu na NWIG40, czyli jak widzicie, warszawski tutaj, czy polski indeks, polskie dwa czołowe indeksy podążają za Stanami Zjednoczonymi, a spółka, która najwięcej traci, to jest Sea Games, ponad 4,05%, TEX 3,74 na minusie, czy Eleven Beat, ponad 3% traci w kończącym tygodniu. Spółka, która zyskuje najwięcej, Develia plus ponad 2%, dokładnie 2,18%. Dalej Benefit 1,73 czy Zepak 1,43. Jeśli chodzi o sytuację na wykresie, możecie zobaczyć, sytuacja wygląda w tym momencie następująco. Podobnie jak na WIG20, wybiliśmy ze średniej kroczącej i jak długo będziemy się trzymali w tym case'ie, to rozgrywka w jedną bądź w drugą stronę, w zależności po wybiciu, według mnie poziom oporu 5373, poziom wsparcia, jeśli będziemy tutaj lecieli w dół, 4780. 7 i według mnie rozgrywka w jedną albo w drugą stronę, w zależności gdzie wybijemy, no i oczywiście jak sytuacja na świecie będzie wyglądała. Także tak wygląda podsumowanie dotyczące największego indeksu, jeśli chodzi o S&P 500. Tak wygląda sytuacja dotycząca, jeśli chodzi o mapę indeksową WIG20, NWIG40 i oczywiście cena ropy, czyli to, co na większości pewnie Polaków interesuje, czy będą jeszcze kolejne podwyżki na stacjach paliw. Nie ma dobrych, ponieważ wygląda na to, że dopiero zaczynamy rajd, nie tylko oczywiście z paliwami, ponieważ ceny produktów również mogą rosnąć. Jak wiecie, inflacja, kluczowy wskaźnik, już we wtorek dowiemy się, czy tutaj wzrost tutaj cen, czynnika ciągłości cen będziemy mieli do góry, czy tak jak tutaj Wam pokazywałem, według tego, co spodziewa się Adam Glapiński, zejdziemy z inflacją w granicę 7%. Oczywiście część może osób już tutaj otwierać szampany. Pamiętajcie, że startowaliśmy z jednej z najwyższych inflacji, jeśli chodzi o strefę euro, także nie każdy sobie odpowie, czy to jest sukces. Ja Was z tym pytaniem zostawiam. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, dziękuję Wam serdecznie. Jeśli ta tematyka Wam się podobała, ten odcinek Wam się podobał, koniecznie proszę zostawcie taką informację w postaci łapki w górę. Kliknijcie również subskrypcję, dzięki czemu czynnie będziecie wspierali mnie, za co Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!